Cześć! Podczas modelowania konstrukcji spawanych wykorzystuje się pliki SLD LFP, specjalne szkice, przekroje będące źródłem dla operacji człon konstrukcyjny. Przygotowanie biblioteki plików SLD LFP to jeden z etapów wdrożenia systemów CAD SolidWorks, niestety bardzo często zaniedbywany. Przygotowałem 10 porad i sztuczek w tym zakresie. Bibliotekę należy przechowywać w tej samej lokalizacji na każdym komputerze w firmie. Ja mam ją w folderze Profile na dysku C w dedykowanym pod konfigurację SOLIDWORKS katalogu standardy SW. Wprawdzie po skorzystaniu z pliku SLD LFP, wygenerowaniu bryły, a następnie usunięciu bądź przeniesieniu pliku źródłowego, program nie posypie się, jednak w przyszłości będzie można w miarę szybko zaktualizować dane pozyskane z nich. Do tego jeszcze wrócę. Pliki SLD LFP mogą zostać zbudowane na bazie konfiguracji lub w taki sposób, iż jeden plik SLD LFP to jeden rozmiar. W przypadku SLD LFP w konfiguracji plik powinien zostać zapisany w podfolderze folderu lokalizacji plików profili konstrukcji spawanej. Nazwa pliku SLD to typ, a rozmiar to konfiguracja. W drugim przypadku plik powinien znajdować się jeszcze głębiej w folderze. Wówczas nazwa folderu to typ, a nazwa pliku to rozmiar. Wykorzystując potencjał tabeli konfiguracji na bazie Excela, funkcjonalności samego Excela znacznie sprawniej zbudujesz, znacznie sprawniej będziesz zarządzał zmianami w swojej bazie profili, kształtowników, rur, płaskowników, prętów. Jeżeli jednak w twojej firmie przyjęto zasadę jeden plik .sld .lfp to jeden rozmiar, nie ma problemu. Pracujesz na tabeli konfiguracji, edytujesz, dodajesz nowe rozmiary, usuwasz, a następnie uruchamiasz nasze makro Save Config As, które wypakuje każdą konfigurację do dzielnego pliku. Jeżeli plik SLD LFP nie działa, to sprawdź czy szkic dodał się do biblioteki, to jest czy ikona szkicu posiada znacznik L. Jeżeli nie, prawy przycisk myszy i dodaj do biblioteki. Podczas zapisu do rozszerzenia SLD LFP może pojawić się komunikat. Komunikatu nikt nie czyta i klikamy OK. W tym przypadku jednak zatrzymaj się i wybierz nie. Szkic nie doda się do biblioteki, ale przynajmniej nie zostanie wykasowany. Pozostaje prawy przycisk myszy i dodaj do biblioteki. Warto przemyśleć i dodać dodatkowe punkty w szkicu 2D, które to posłużą podczas modelowania jako punkty lokalizacji wyciągnięcia. Nie będziesz musiał przemieszczać obiektów poprzez operację Przenieś kopiuj obiekty, która ma znaczący wpływ na przeliczanie modelu, a tym samym na wydajność pracy w SolidWorks. Uwaga, bardzo ważne. Właściwości pliku SLD LFP przechodzą do właściwości elementu ciętego tworzonej bryły modelu CAD. Jeżeli korzystasz z plików SLD LFP zbudowanych na konfiguracji, to właściwości powinny zostać wprowadzone do właściwości specyficznych dla konfiguracji. A jeżeli nie, wówczas musisz uzupełnić zakładkę dostosowane. W tabeli konfiguracji Excel możesz zdefiniować właściwości. Wprowadź w nagłówku kolumny. Dolar wła małpa, a po małpie nazwa właściwości. W tym zadaniu może okazać się pomocne nasze macro properties, a zwłaszcza gdy chcesz podmienić lub wykasować dane już zdefiniowane. Niektóre właściwości elementów ciętych, np. długość, kąt 1, kąt 2, generują się automatycznie ale opis już nie. Należy przyjąć jedną, taką samą nazwę właściwości dla wszystkich plików bazy SLDLFP. Niech będzie to ta, którą przewidzieli twórcy Solidworks, a mianowicie Description. Brak opisu to brak informacji, co to za element cięty w tabeli konstrukcji spawanej, to brak identyfikacji obiektu, kojarzenia przez inne programy w Twojej firmie. Przeglądnij całą bazę i uzupełnij description w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za zakupy, za produkcję. Jeżeli używasz najnowszych wersji SolidWorks, myślę, że spotkałeś się już z tym, że mimo iż chciałeś mieć description, wygenerował ci opis. Jeżeli tak jest u ciebie, to oznacza, że masz wyłączoną jedną opcję we właściwościach dokumentów w zakładce Konstrukcje spawane. Warto również włączyć opcję, która powoduje generowanie nazw folderów elementów ciętych, tak jak opis. A zatem przejrzyj i zaktualizuj swoje szablony SLD do, abyś w nowych plikach nie musiał zmieniać tych opcji ręcznie za każdym razem. Wracając do pierwszego punktu. Jeżeli model będzie widział plik SLD LFP, to ponowne wejście w edycję operacji członu konstrukcyjnego a następnie ponowne wybranie tego samego rozmiaru spowoduje wygenerowanie nowego zestawu danych we właściwościach elementów ciętych. Nadal pozostanę przy właściwości description i trick dla osób budujących modele parametryczne. Tworzysz model na bazie plików SLDLFP, ale chcesz zmieniać rozmiary. Wybierając rozmiar w operacji członokonstrukcyjnego, SolidWorks tworzy nową bryłę. Nowe ścianki i tym samym po przebudowaniu, związane z nimi odniesienia mogą wysypać się. Jest na to sposób. W pliku SLD LFP we właściwości description nie wpisuj wartości z ręki, nie korzystaj z formuł Excelowych na poziomie tabeli konfiguracji, zastosuj odniesienia do wymiarów w szkicu. Opis będzie zatem aktualizował się wraz z przebudową szkicu. Zasada ta zadziała również po wygenerowaniu bryły w przygotowywanym modelu. Jeżeli zmianie ulegnie szkic wprowadzony do członu konstrukcyjnego, otrzymamy zaktualizowaną bryłę, zmienioną wartość właściwości description, a na końcu również i nowe nazwy folderów elementów ciętych. Michał Karpiuk, ADK Solid.